Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bursztynowe Wybrzeże i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, zanim zaczniemy zadanie Nieuczciwa Konkurencja, czyli zadanie główne związane z wątkiem Gildii Kupieckiej Araxos, to udamy się najpierw odebrać nagrodę za przestępcę, nawet za dwóch przestępców. Tylko kurczę, widzę, że sobie głupio poszłam. Dobrze. W sumie możemy się nawet przejść tędy. Chodzi też o to, że jeszcze chciałabym dzisiaj zacząć tutaj mały handelek. Kurczę, widzę, że tutaj mamy już zadanie to związane właśnie główne, gdzie mieliśmy właśnie poszukać jakichś śladów. Są to oczywiście ślady krwi. Ale zanim się tym zajmiemy, chciałabym zająć się innymi sprawami. Mamy do odebrania dwie nagrody. Jedną u Garosa za wściekłego dzika, a drugą u chyba Oktawa, związaną z tym całym sikiernikiem. Moi drodzy, spotkamy się już za niedługo. Ja pójdę tutaj, przehandluję część swoich przedmiotów wartościowych. Czyli na przykład sprzedamy jakieś takie srebrne rzeczy i złote oraz jakieś ewentualne trofea i tak dalej. Także spotkamy się już po handlu i no zobaczymy, co uda mi się z tego wszystkiego zrobić. Ok, moi drodzy, już udało mi się posprzedawać wszystko, co trzeba. Zarobiłam na pewno trochę złota. Sprzedałam srebra i złoto u kupca, który handluje różnościami, u handlarza tym. Sprzedałam też broń u Odgara. I na pewno tak, zaczniemy od odebrania nagrody za sikiernika. Nasza wyspa od razu stała się... Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy się w stronę Gildii Kupieckiej, odbierzemy za wściekłego dzika nagrodę i przejdziemy się jeszcze do magów wody. To akurat tak, wiecie, jak będziemy zbliżać się w okolicę, którą mamy odwiedzić, to akurat tam wstąpimy. Mówię już oczywiście o okolicy związanej z fabułą, ponieważ możemy sprzedawać magom wody oczywiście runy i dostajemy za to kupę doświadczenia. Ja bardzo żałuję, że część run już zdążyłam sprzedać komuś innemu, ponieważ no, straciłam przez to paręset expa, ponieważ od jednej runy dostajemy 250 expa, to jest naprawdę bardzo dużo. No ale niestety tak czasami bywa. Łowca nagród. Dostałam na nagrodę, znaczy się nagroda, osiągnięcie. To jest normalnie świetnie. No i co? I teraz myślę, że będziemy szli w okolice kogo? No tak, jeszcze pójdziemy w okolice Odgara, ale zauważyłam, że mam lepszy pasek. Dostaliśmy od wojownika z Nordmaru pas wojownika z Nordmaru. Z pancerzem Nordmarczyka nam daje dużo premii. Natomiast on ogólnie jest dla nas dosyć korzystny, jeżeli chodzi o nasze statystyki, ponieważ i tak nam dosyć solidnie podnosi parę rzeczy. Brakuje nam teraz już tylko 4 siły, żeby założyć lepszą broń i właśnie po te 4 siły można powiedzieć, że do Odgara idę. Możemy u niego wymaksować sobie siłę na 3 punkty aktualnie i... Ogólnie przydałoby się zainwestować powoli w alchemię i w sumie to możemy to zrobić teraz. Chyba nie byłoby to głupie. Mamy podstawę alchemii. Nie wiem, kto nas nauczy doświadczonej alchemii, natomiast no, mamy książkę o podstawach, więc chyba wypadałoby ją wykorzystać. Ogólnie też sprzedałam część książek, nie dużo, ale część. I co? I podstawę alchemii za 10 punktów. Więc myślę, że dobrym pomysłem będzie to wykorzystać, jak tylko będziemy przy jakiejś pracowni alchemicznej, z czego możemy zajrzeć do naszych kochanych sióstr, no to będziemy mieli już tutaj możliwość czegoś zrobienia. Przyszłam również do płatnerza, ponieważ u niego można oczywiście ulepszać zbroję i chciałabym to zrobić. Potrzebne są do tego skorupy błotniaka i oczywiście ja je mam, więc ulepszymy sobie pancerz. Przy okazji go okradniemy. Teraz jest wszystko jeszcze lepsze. Mamy 62 i tak dalej punkty. Jakbyśmy wrócili do naszego standardowego paska, czyli do tego chyba, to wtedy mamy obronę 69, czyli więcej, ale wydaje mi się, że tracimy... Na pewno siłę tracimy, bo teraz mam 71, a będę miała 76. Chociaż w sumie dopóki nie mam zbroi Nordmarczyka, to ten pas jest troszeczkę useless, bo nie daje nam żadnej premii do walki. No, to jest na pewno jego minus. Ale tak, chciałabym spróbować, co jesteśmy w stanie upichcić teraz na stole alchemicznym. Jakie mikstury. Słyszałam, że dzięki tobie Ramcha ciągle jest wśród nas. Ochrona jej była moim zadaniem. Po prostu się z niego wywiązałem. Może i tak, ale jestem ci bardzo wdzięczna. Weź to jako taki bonus ode mnie. O, eliksir życia dostałam. To naprawdę miło. O Boże, mi ścięło grę. To naprawdę miło z jej strony. Chętnie go oczywiście wypiję. Eliksir życia. Długotrwała szybkość. Czy ja mam jeszcze jakieś mikstury, które mogłabym wypić, a dałoby mi stałe statystyki? No nie wydaje mi się. Co to jest? Premia do maksymalnej many 50, doświadczenie 25 za wypicie. No bardziej, jakoś bardzo mnie to nie interesuje. Takie pytanie mam. Czy ja zjadłam tą perłę wody? Chyba tak. Dobra, bo ja chciałam stół alchemiczny, a z tego co pamiętam stół alchemiczny jest chyba na górze. Dokładnie. Tylko nie wiem czy... Okej, widzę, że Ramcha mi pozwoli skorzystać. Co my możemy tworzyć? Mikstury many leczenia, trwałych, no, trwałych nie możemy, czasowych też nie. Mikstury z nasion, no i wiadomo inne. Okej, czyli musimy znaleźć kogoś, kto mnie nauczy wyższego poziomu alchemii. Okej, może to zrobić Ramcha za 20 punktów nauki. No to dużo, czyli aż 2 poziomy. Chociaż z drugiej strony no, opłacałoby się to zrobić. Mamy aż 8 korzeni leczniczych. Znaczy smoczych korzeni, więc no nie oszukujmy się, opłacałoby się z nich wszystkich zrobić mikstury, a no bez alchemii tego oczywiście nie zrobimy, więc alchemia byłaby tutaj jednak podstawą. No dobrze. I wtedy rzekł Adanos do swych wysłanników. Witam cię, Laudus. Mam dla ciebie magiczną runę. Mam dla ciebie magiczną runę. Możemy mu oddać. Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta runa bezpiecznie dotrze do klasztoru. Oczywiście, oddajemy więcej. Dziękuję. Będziemy dostawali czary za to. I tak jak mówię, no 1000 expa aktualnie to nam wleciał. No już niedużo do kolejnego poziomu zostało, tak naprawdę nic. Dobrze. Więc wróćmy w takim wypadku do wykonywania głównego zadania. Już byliśmy praktycznie przy tym punkcie, no tak jak mówię, wycofałam się stamtąd. Ojejku. Dobra, na szczęście sobie nie zrobiłam krzywdy. Dobrze, w takim razie zajmijmy się wreszcie zadaniem głównym, bo już dużo czasu zmarnowałam, można tak powiedzieć chyba trochę. Natomiast przynajmniej nie będziecie widzieli mojego handlowania i mojego biegania po mapie, żeby znaleźć handlarzy. To jest jakiś plus. No my biegniemy w stronę... Gdzie to drzewo było? To przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. To było gdzieś tam dalej, no nie? Chyba tak. Dobrze, no to chodźmy w takim razie. Już tam byliśmy, a teraz żeśmy poszli i tak się to z tego kończy, że już zapomniałam, gdzie to wszystko jest i co się z tym dzieje. To chyba było tu. Albo i nie. Tu pogubiłam się chyba już. Dobra, tędy powinniśmy wejść sobie. Spróbujmy tutaj dojść wreszcie. Chodzę między jakimiś domami. Zapomniałam, gdzie to jest. To było gdzieś tutaj, no nie? W tej okolicy. Tutaj na wprost. Dokładnie. Mamy tutaj, jak widzicie, plamy krwi, które dokądś prowadzą. I mamy jakieś zbiorowisko gapiów. To raczej nic dobrego. O niczym dobrym to nie świadczy. No, ale sprawdźmy, o co chodzi. Ani kroku dalej. Mamy tutaj miejsce zbrodni. Proszę nie naruszać spokoju ciała. Nie wiem, czy strażnikowi miejskiemu to mówić. Jestem z Gildii Kupieckiej, prowadzę śledztwo. Gildia? To mogłeś tak od razu. Nie masz tu czego szukać. Wynoś się, zanim cię zaciągnę do celi. Aha. Czyli jednak nie możemy powiedzieć, że gildia, tak? To co, pewnie środkowa opcja będzie idealna? No niech będzie. Spróbujmy. Nie lubię takich sytuacji, no. Myślałem, że się ucieszysz, że jesteśmy z Gildii Kupieckiej. Jednak nie. Miejmy nadzieję, że się czegoś dowiemy więcej. Jakaś zbrodnia? W sumie ciekawie. Dobra. Powiedzmy tą środkową opcję. Ani. Zaginął mój przyjaciel. Szukałem go w całym porcie i ślady doprowadziły mnie tutaj. Bardzo przykra historia, ale niestety nie mogę ci pomóc. Przepisy to przepisy. Naprawdę muszę przyjrzeć się temu ciału. A więc jesteś medykiem, tak? Oczywiście, spojrzyj na ciało. Chociaż jestem pewny, że jest już za późno, by mu pomóc. Okej, tak po prostu? Pozwolił mi to zrobić? Mamy jakieś zwłoki. Sprawdź kolor włosów. Włosy są czarne. Stary list truposza z portu. W kieszeni był jakiś list. No dobra, to co, zmywamy się stąd. Kim jest Anais? Hej. Dość prosta kradzież, nie kojarzę jej w ogóle. O, dziękuję za starą monetę. No dobrze. To co, sprawdzimy ten list. Stary list. Przydałoby się też zrobić jakiś porządek w tych listach. Mamy. Kolejna dostawa dotrze do portu za 2 dni. Tym razem będzie tego znacznie więcej, więc każda para rąk się przyda. Gdybyś sprowadzał kogoś nowego, to pamiętaj, żeby wszyscy kierowali się z twojego doku przez skarpę, zaraz pod magazynem przy wieży. Upewnij się, że właśnie tam wszystko zaniosą. Nie chcemy powtórki z ostatniego razu, gdy towary nie trafiły tam, gdzie powinny. A, i jeszcze jedno. Reszta chłopaków chyba zauważyła, że w ostatnich dostawach przepadła część towaru. Tym razem nie dotykaj niczego w skrzyniach, poczekaj lepiej, aż cała sprawa przycichnie. No to co, chyba ruszamy do Caramona w takim razie. Powiedzieć mu, co tutaj zastaliśmy. Cóż, te krople krwi wskazują bardziej na to, że gościu został dźgnięty i jakimś cudem doszedł do portu. Znaczy do tego miejsca, gdzie go znaleźliśmy, no i tam zmarł. Tak to przynajmniej wygląda. No nie wiem, zobaczymy. Ja widzę, że oczywiście chyba Caramon jest teraz gdzieś indziej, tak? Jak najbardziej. Gdzie polazła ta łajza? List potwierdza udział Finbara w przemycie. Z treści wynika, że przemytnicy mają magazyn w porcie. Najłatwiej będzie do niego trafić, idąc po skarpie od doku Finbara w stronę dzielnicy Biedoty. Magazyn sąsiaduje z jakąś wieżą. Pozostaje pytanie, przed kim uciekał Finbar, skoro nie przed nami? Okej. W stronę dzielnicy Biedoty. W stronę dzielnicy Biedoty? No dobra, sprawdźmy to. Myślałam, że z Caramonem będziemy mogli porozmawiać, że go tutaj znajdę, ale wygląda na to, że muszę sama sprawdzić tę sprawę. Magazyn w stronę dzielnicy Biedoty. No bo my to ciało znaleźliśmy tutaj, nie tutaj. Ale dobra, w stronę dzielnicy Biedoty, to przejdźmy się tędy. I tędy. A tak, tutaj. Dobrze. I jeszcze raz sprawdźmy ten wpis. Idąc po skarpie od doków. Wiecie co? Sprawdzę sobie przy okazji. co ja mam w solucji napisane na ten temat. Idziemy do budynku na wzniesieniu w lewej części portu. Budynek na wzniesieniu, lewa część portu. Lewa część portu. Okej, lewa część portu. Czyli w tę stronę. Na wzniesieniu. To nie chodzi o to wzniesienie, gdzie mamy tego gościa, który tutaj... Chociaż nie, moment, po skarpie, czyli tędy. No i dobra, sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Nieuczciwa konkurencja. Podążając za wskazówkami z listu udało mi się odnaleźć magazyn, w którym podobno pracował Finbar. Rozumiem, że to jest to miejsce. Prawo, okej. Na jeden wytrych, czy... Nie wiem. No dobrze, ale widzę, że mamy tutaj jakąś grubszą aferę. Nawet nie było pewności, że to właśnie on podkradał towary. Mogliście mnie uprzedzić, zanim wpadliście na ten genialny plan, by go po prostu zabić. Macie szczęście, że chociaż udało wam się załatwić ten drugi problem. Kogo bijemy? O kurna. No, proszę mi w takich... Pablo też mnie będzie bił? No. Cholera. No. Dawaj, co miałeś. Niczego tu nie znajdę. Naprawdę Pablo nic przy sobie nie miał? Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Mogę tego bandytę. No, podejrzany typ. Niczego tu nie znajdę. Dziękuję. Wstawaj, chłopie. Ach, mój łeb. Chwila. Spokojnie, chłopcze, spokojnie. Porozmawiajmy o tym wszystkim. Jesteś z Gildii Kupieckiej, prawda? Uwierz mi, nie chcesz mnie zabijać. Przed chwilą to ty próbowałeś zabić mnie. Wyglądasz mi na człowieka interesów. Potrafisz rozpoznać dobrą ofertę i dobyć targu. Mam coś, co mogę ci zaoferować w zamian za moją wolność. Twój kolega kręcił się w pobliżu naszego miejsca przerzutowego. Ujmijmy to tak. Czeka go niezbyt przyjemna niespodzianka. Jeśli zależy ci na jego życiu, to mogę cię do niego zaprowadzić i porozmawiać z moimi kolegami, by puścili was wolno. Na koniec wszyscy rozejdziemy się w swoje strony i zapomnimy o całej sprawie. Dlaczego zabiliście Finbara? A nie usłyszałeś, że właśnie dokładnie o to samo zapytałem moich towarzyszy? Jeśli to cokolwiek zmienia, to zdziwiło mnie to nawet bardziej niż ciebie. Finbar był dobrym chłopakiem i nawet go lubiłem. Po prostu okradał nie tych, których powinien. I okradani postanowili się zemścić. Gildia chce się was pozbyć. Specjalnie mnie to nie dziwi. Lorenzo pewnie dostaje szału, gdy myśli o tym całym złocie, które przechodzi mu obok nosa. Tutaj cię uprzedzę. Jeśli mnie zabijesz, to niczego nie zyskasz. Na moje miejsce pojawią się kolejne 3 osoby. Czy to będą biedacy ze slumsów, południowcy, czy może uchodźcy. Czyli to wy zajmujecie się przemytem? Gdyby nie my, to połowy portu nie byłoby już stać na solidny kawałek ryby na obiad. Te wszystkie podatki na wojnę, na króla, na straż, na władców wyspy, no i oczywiście niezliczone cła Gildii Kupieckiej. Przemyt pozwala rozdysponować dobra tak, żeby każdy z nich skorzystał. A przy okazji pozwala zarobić trochę sprytniejszym osobom kilka złotych monet. Ja z chłopakami odpowiadam jedynie za to, żeby towar bezpiecznie dotarł z portu do magazynu. To, co dzieje się z nim wcześniej i później, niezbyt mnie interesowało. Kto jest waszym przywódcą? Myślisz, że znam jakieś imiona? Ja nawet nie wiem, kto dostarcza te towary do portu. A co dopiero kto tym wszystkim zarządza? Uwierz mi, nie nadstawiałbym karku dla nikogo innego niż ja sam. Póki co daruję ci życie. Ale zaprowadzisz mnie teraz do Caramona, a później jeszcze sobie trochę porozmawiamy. Wiedziałem, że damy radę się jakoś dogadać. Chodź za mną. No to idziemy. Ruszajmy. Dawaj, chłopie. Bo już mam dosyć słuchania, jak ludzie tutaj wymiotują. Dobra. Ciekawi mnie, dokąd się przejdziemy w takim razie. Miejmy nadzieję, że gdzieś, gdzie warto będzie iść. Jest dosyć ciemno. Odpalę pochodnie, żebyście nie mieli za ciemno właśnie na YouTubie. YouTube bardzo obniża, wiecie, jakość i po prostu w nocy jest totalna ciemnica. No dobrze. To co, może jakieś F5 by się przydało po takiej dłuższej, wiecie, po takim dłuższym ogarnianiu tutaj zadania i w ogóle takich rzeczy. Mamy całkiem dużo złota w kieszeni. Moglibyśmy spróbować znowu zawalczyć trochę na arenie, jeżeli chodzi o te, o tą dzielnicę pięści. Ale no, wydaje mi się, że fajnie by było mieć więcej trochę jeszcze siły. Teraz trzeba zbierać punkty na alchemię. Siła może trochę nawet zaczekać. Tak od biedy to moglibyśmy zjeść jeden korzeń smoczy i właśnie sobie założyć ten pasek. Ale ja chyba wolę mimo wszystko jednak, nie wiem, kupić sobie jakiś pierścień albo coś w tym stylu. Albo znaleźć jakiś pierścień, zobaczymy. Mówiłem wam, to Pablo ściągnął na nas Gildię Kupiecką. Trzeba go było załatwić razem z Finbarem, tak jak proponował szef. Dobrze wiedział o waszych kradzieżach. Teraz już się nie wywiniecie. Zaszło tutaj jakieś nieporozumienie. Teraz cię załatwię. O, Holender. A ma jakiś kryt mam? No. Pięknie, kolejny poziom. Mamy lidera grupy. No dawaj. Jeszcze złodziej. Dobrze, że się zjawiłaś. Mogło być ze mną kiepsko. Musieli mnie obserwować od dłuższej chwili i czekać na dogodny moment do ataku. Wygląda na to, że powinienem też podziękować twojemu przyjacielowi. To Pablo, jeden z przemytników. Wytłumaczysz mi, co tutaj się dzieje? Mieliśmy się ich pozbyć. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż myśleliśmy. Przemytnicy nie są jedną złożoną organizacją, ale kilkoma grupami, które zajmują się transportowaniem towarów z miejsca na miejsce. Nikt nie zna nikogo poza swoim najbliższym kręgiem. Rozumiem. Czyli ci tutaj musieli być tylko zwykłymi płotkami. W takim razie mamy problem. Lorenzo nie będzie zadowolony, gdy dowie się, że nie doszliśmy do sedna tej sprawy. No i musimy jeszcze zdecydować, co z nim. Nie musicie nic ze mną robić. Bądźmy rozsądni. Zgodnie z obietnicą zaprowadziłem cię do twojego kolegi. Najwyraźniej moi koledzy odebrali to jako znak, że ich zdradziłem. Po tym, co usłyszałem, moja współpraca z przemytnikami jest już raczej zakończona. Dlatego mam dla was kolejną propozycję. Znacie to powiedzenie. Wróg twojego wroga i tak dalej. Pokażę wam, z którego miejsca docierały do nas towary, a wy, w zamian za pomoc, załatwicie mi jakieś miejsce, gdzie będę mógł ukryć się przed dawnymi pracodawcami. Mówiłeś, że nic nie wiesz o tych towarach. Sam wiesz, jak jest. Wolałem zachować co nieco dla siebie. Gdybym wszystko od razu ci wygadał, nie miałbym już nic więcej na wymianę. Umowa stoi. Wspaniale. Najlepiej, jeśli weźmiemy którąś z tych łódek. Zgaduję, że nie będą im już potrzebne. Daj znać, gdy będziesz gotowy odpływać. Mhm. Marvin, możemy porozmawiać na osobności? Wiesz co, chłopie, poczekaj chwilę, bo ja sobie pozbierała tutaj rzeczy. Ojejku. No. Nic tu nie ma. No może przy tym będzie, że nie, ale jest jeszcze ich paru, Marvin. Jest jeszcze jakiś osiłek. Oni, kurde, mają przy sobie taki syf. No ale te kiepskie tasaki mogą trochę jednak kosztować. Nie ma czego plądrować. Dobra, widzę, że to tyle. Myślisz, że możemy mu zaufać? Do tej pory okazał się całkiem przydatny. Lepiej bądźmy ostrożni. Kto wie, czy nie spróbuje nam wywinąć jakiegoś numeru, gdy zbliżymy się do reszty jego kolegów. No okej, Caramon, no w porządku. Czyli co, rozumiem, że płyniemy, tak? Jak to wygląda. No, Pablo? Hej. Ruszajmy. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Jesteśmy na miejscu. Niestety, tym razem naprawdę już nie wiem nic więcej. Może ci rybacy z pobliskiej osady będą coś wiedzieć. Kieruj się na zachód, a ja rozejrzę się wzdłuż brzegu. Wioska jest na wschód od nas. Powinieneś bez problemu do niej trafić. Mieszka tam zaledwie kilku rybaków, więc przepytanie ich wszystkich nie powinno stanowić problemu. Ja zostanę tutaj i przypilnuję tego faceta. Wolałbym, żeby nam nagle nie zwiał. Mhm, okej. Dobra, czyli widzę, że jesteśmy na Bursztynowym Wybrzeżu. Tutaj naprawdę nie ma dużo ludzi. Z tego co pamiętam, to tylko z Duncanem możemy tak naprawdę porozmawiać. Chyba że ze zwykłym rybakiem będę mogła, ale wątpię. Wiesz coś o przemytnikach? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Okej, no to wypytajemy wszystkich w takim razie, kogo możemy. Wiesz coś o przemytnikach? Daj mi spokój, nie znam nikogo takiego. No dobra. Wiesz coś o przemytnikach? Nic mi o tym nie wiadomo. A na pewno zdanie Duncana będzie najważniejsze. Wiesz coś o przemytnikach? A skąd miałabym o tym niby wiedzieć? No nie wiem. Wiesz coś o przemytnikach? Nie mam zielonego... Dobra. Gdzie jest Duncan? Chyba śpi, nie? A to by wyglądało. Albo robi przy sieciach. Hej. Wiesz coś o przemytnikach? A skąd mam o tym do cholery wiedzieć? No nie uwierzę w to, że Duncan nic nie wie. Tu jeszcze są jakieś obywatelki plotkujące. Wiesz coś o przemytnikach? A skąd miałabym o tym niby wiedzieć? Ej, ty. Wiesz coś o przemytnikach? Nie wiem, o kim mowa. Zostaw mnie w spokoju. Ej, no halo, bo mi się tropy kończą. No przecież tutaj już nikogo nie ma w tej wsi. A niech to! Trzeba wiać! Okej, chłopie. No, widzę, że się wpakujesz prosto w... Nie masz dokąd uciec. Gadaj, co wiesz. Przemytnicy mają grotę na południowy wschód stąd. Zbierają tam wszystkie towary i często przysiadują większą grupą. Łatwo tam nie wyjdziecie. Wstawili wielkie dębowe drzwi, żeby nikt tam nie myszkował. Kiedyś ich śledziłem, bo chciałem do nich dołączyć, no ale mnie wyśmiali. Nic więcej nie wiem. Nie zrobiłem nic złego. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Dobra, uciekaj stąd. Naprawdę zależy ci na dorwaniu tych przemytników. Lorenzo musi wam naprawdę nieźle za to płacić, co? Nie robię tego dla pieniędzy. Szukam pewnej osoby i podejrzewam, że przemytnicy mogą mieć coś wspólnego z jego porwaniem. Porwanie? To raczej nie jest robota nikogo z naszych. Za dużo z tym pracy. A gdyby kupiec zmienił zdanie, No ciężko komuś innemu opchnąć taki towar. Chociaż jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Jakiś czas temu siedziałem w karczmie Helgi z Finbarem i opijaliśmy udaną dostawę. Jak to zazwyczaj bywa, gdy tylko pojawiło się sporo alkoholu na stole, zaszło się więcej ludzi. Dosiadł się do nas nasz stary znajomy Willem z kilkoma swoimi znajomymi. Gdy mieliśmy już wrócić na dół po kolejną kolejkę, podszedł do nas jakiś wielki typ. Mówię ci, facet był wielki jak góra. Nagle zrobiło się cicho, a on tylko kiwnął na jednego z kolegów Willema. Ten dopił swój rum i razem wyszli z karczmy. Próbowaliśmy jeszcze pytać Willema o to, kto to jest i o co chodziło, ale niezbyt chciał cokolwiek o tym mówić. Rzucił tylko tekstem, że ten jego kumpel zajmuje się znikaniem ludzi i zna wyspę jak nikt inny. Później już o to nie dopytywałem, bo to w sumie nie mój interes i wolałem przypadkiem nie urazić kogoś, kto wygląda jak troll z toporem. Może Willem mógłby powiedzieć ci coś więcej. Mieszka i pracuje na farmie Bermara. Potraktuj te informacje jako prezent z okazji naszej udanej współpracy. O kurczę, okej. Wracając do naszej umowy... Nie, ale nie będziemy go zabijać. Nieźle się spisałeś. Zadbamy o to, żeby gildia znalazła dla ciebie jakieś miejsce. Dzięki, chłopcze. Same dobre rzeczy wychodzą ze spotkania dwóch ludzi interesów. Będę się kręcił gdzieś w pobliżu waszego placu. Nie zapomnij wspomnieć Lorenzo, że pomogłem uratować życie jednemu z waszych. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Kto wie, czy ta decyzja jeszcze się na nas nie zemści. Tym razem trzeba do tego podejść na spokojnie. Dość już przelaliśmy dzisiaj krwi. Sprawdzimy, kto tam jest, będziemy obserwować sytuację, a dopiero później uderzymy. Słyszałem, że udało ci się zdobyć jakieś informacje na temat twojego brata. Jeśli chcesz, to możemy się rozdzielić. Sprawdzę to miejsce, a ty w tym czasie zdasz raport Lorenzo i zajmiesz się już swoimi poszukiwaniami. Ostatnim razem rozdzielanie się nie wyszło nam na dobre. Masz rację. Może bezpieczniej będzie pójść tym razem. Poczekasz, aż skończę, co? Idziemy razem, czy nie? Obojętnie, jak nie, to po prostu mi tu połóż i tyle. Albo zostaw mi na stole. Ale weź swoje rzeczy. Albo przyjdź za chwilę. Okej, czyli widzę, że biegniemy z Caramonem na wyprawę. Wydaje mi się, czy biegniemy do znanego... Chociaż? Tak. Tylko mają taki dziwny punkt. Znaczy do znanego. My tam nie byliśmy. Ja jak gdzieś przez przypadek oglądałam gameplay u kogoś innego, to właśnie tutaj, jak idzie się w tę stronę, to... No nie, oczywiście biegniesz prosto na tego kraba, naprawdę. Jezu. Jak na złość, nie? Co to taki poobijany ten krab? Cholera wie. Dobra, odpalimy nową pochodnię. Mam ich jeszcze parę. Tutaj właśnie jest podobnoż taka grota i tutaj są właśnie zamknięte drzwi. Wygląda na to, że ten rybak mówił prawdę. Kto by pomyślał, że mają swoją kryjówkę tak blisko miasta? Zostanę tutaj i rozejrzę się jeszcze trochę. Wróć do miasta i powiedz o wszystkim Lorenzo. A to nie idziemy ich rozwalać? Sprawdziłem z Caramonem miejsce, o którym wspomniał rybak. Rzeczywiście coś tam jest. Caramon zostanie i sprawdzi okolice, ja mam złożyć raport u Lorenzo. A nie idziemy tutaj razem, stary? Nie idziemy wybijać? Aha, widzę, że nie mogę. Dobrze. Moi drodzy, wydaje mi się, że... O Boże. Wydaje mi się, że to będzie dobry moment na zakończenie tego odcinka. Dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. W kolejnym wrócimy do Lorenzo i zobaczymy, jak sprawa dalej się rozwiąże. Trzymajcie się i cześć!